Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj sobie zobaczymy sposoby aplikacji pasty termoprzewodzącej na procesor. Słuchajcie, jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ nie każdy pozwala na pokrycie całego IHS-a procesora, przez co transfer ciepła przez pastę termoprzewodzącą z procesora do naszego układu chłodzenia nie zawsze będzie tak efektowne, jakbyśmy się tego spodziewali. I teraz pozostaje pytanie, jak tą pastę nałożyć? Może kropeczka ryżu wystarczy? Może rozsmarujemy ją szpatułką? A może na X? A może rozsmarujemy ją palcem? Dzisiaj pokażę Wam 10 sposobów oraz przetestuję te sposoby. Zobaczymy, który z nich jest najlepszy i czy warto poświęcać te kilka minut, żeby nałożyć tą pastę wręcz niemal idealnie, czy wystarczy szybko bachnąć X-a kreskę, czy bądź tam coś innego i być zadowolonym. Te z aplikacji pasty prowadziliśmy razem z Tomkiem Cugowskim na portalu IT Hardware. Oczywiście link do tego testu znajdziecie w opisie pod tym materiałem wideo. Słuchajcie, ja wtedy zrobiłem jedną część, Tomek Cugowski zrobił drugą. Pierwsza polegała właśnie na prezentacji i pokazaniu, jak ta pasta się rozprowadza pod pleksą, czyli pod dociskiem, co Wam zaraz pokażę, czyli dociskałem pastę termoprzewodzącą 10 mm pleksą, żeby ładnie zobrazować i pokazać Wam, jak ta pasta się rozprowadza po dociśnięciu do procesora. Natomiast druga część polegała na dociśnięciu już fizycznie i dokręceniu coolera Grandis 3. Także tam też już to fajnie widać, tym bardziej, że wiecie, pleksa jest idealnie równa, natomiast cooler ma tą pewną wypukłość, gdzie rozprowadza pastę od środka na boki po to, żeby lepiej docisnąć procesor oraz IHS do jądra procesora, do krzemu. Także słuchajcie, to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że Tomek same testy finalne zrobił już na troszkę innej platformie, gdzie był zainstalowany Ryzen 5 1400 podkręcony do 3,9 GHz, 4,9 raczej nie będzie. Zasada jest ta sama, różnice będą pokazane, także mam nadzieję, że nie jest to żaden problem dla Was, a na pewno zostanie ładnie zobrazowane wyniki względem aplikacji, sposobu aplikacji pasty. No to lecimy teraz z prezentacją, jak to wygląda. Jak wspomniałem wcześniej, zaprezentuję Wam teraz 10 sposobów aplikacji pasty termoprzewodzącej na procesor. Pierwszym ze sposobów to mała kropka. Jest to najczęściej stosowany sposób, głównie w serwisach komputerowych. Polega on na nałożeniu niewielkiej ilości pasty na sam środek procesora. Nie zapewnia on pełnego pokrycia IHS-a i nadaje się jedynie w przypadku stosowania boksowego coolera Intela. W zasadzie sposób jest niepolecany. Drugi sposób to duża kropka. Analogicznie do poprzedniego sposobu, jednakowoż stosujemy tutaj większą ilość pasty termoprzewodzącej. Oczywiście zapewnia lepsze pokrycie procesora, ale jednak nadal nie jest to całkowite pokrycie IHS-a. Trzeci sposób to ziarno ryżu. To w zasadzie podobny sposób aplikacji do popularnej kropki, jednakże pasta termoprzewodząca przypomina ziarno ryżu. Efekt jest podobny do dużej kropki i nadal nie gwarantuje nam całkowitego pokrycia powierzchni procesora. Czwarty sposób to jedna kreska. Jedna kreska, jak sama nazwa mówi, polega na aplikacji pasty w postaci długiej kreski przechodzącej przez środek procesora, pionowo lub poziomo. Oczywiście tutaj się zaleca, żeby nałożyć pastę wzdłuż rdzenia krzemu. Sposób ten zapewnia duże pokrycie CPU, jednak nie jest to idealne i całkowite pokrycie.
Metoda na dwie kreski polega na aplikacji dwóch równoległych, pionowych lub poziomych kresek materiału termoprzędzącego w odległości około 10 mm od siebie i sposób zapewnia niemal całkowite pokrycie CPU, jednak mogą tutaj wystąpić pęcherzyki powietrza, więc niekoniecznie to będzie dobry sposób. Szósty sposób to rozsmarowanie palcem. Na wielu forach czy grupach facebookowych możemy spotkać się z przypadkiem, że pasta jest rozprowadzana palcem, na przykład poprzez woreczek foliowy. Taki też sposób sprawdziłem. Oczywiście zaletą jest to, że można pokryć ładnie całą powierzchnię. Niestety, jak widać, nie jest to idealne, są wzgórki, pagórki, nie jest to zbyt estetyczne, ale zobaczymy, jak się sprawdzi. Pokrycie, jak widać po dościnięciu pleksy, jest bardzo dobre. Siódmy sposób to małe X. Sposób na małe X polega na naniesieniu na środku IHS-a pasty na wzór litery X, jednak jak widać, zaletą jest brak pęcherzy powietrza. Ponadto ze względu na większą ilość pasty i równomierne rozprowadzenie, metoda na X jest niemal idealna w przypadku wykorzystania kulera z rurkami cieplnymi z bezpośrednim kontaktem do procesora. Niestety małe X nie pokrywa całego IHS-a procesora. Ósmy sposób to duży X. Sposób na duży X w zasadzie to jest analogicznie do małego X-a, jednakże pasty nakładamy na 3/4 powierzchni procesora. Oczywiście pasty jest znacząco więcej, zapewnia nam to piękne pokrycie procesora, a nawet w przypadku nadmiernej ilości pasty wyjście, wypłynięcie na IHS, poza IHS. Rozsmarowanie kartą lub szpatułką. Rozsmarowanie kartą lub dołączoną szpatułką jest to jeden z najefektywniejszych sposobów aplikacji pasty termoprzewodzącej. Niestety proces jest nieco czasochłonny, ale poświęcony czas powinien nam zaowocować niskimi temperaturami. Mimo zabawnego charakteru tej próby udało się uzyskać nawet bardzo ładne pokrycie procesora bez pęcherzy powietrza. Także zapraszam teraz na część testową, którą, jak wspomniałem, odbędzie się na procesorze Ryzen 5 1400 podkręconym do 3900 MHz. Jak widzieliście, aplikacja ma całkiem duży wpływ na nasz wynik i na temperatury procesora. Jak się okazuje, między kropką a najwydajniejszym sposobem, czyli rozsmarowaniem idealnym kartą po procesorze, mamy 3 stopnie różnicy i to jest całkiem już sporo. Oczywiście bardzo blisko tutaj był X i rozsmarowanie palcem przez woreczek foliowy, oczywiście nie samym grubym czy brudnym paluchem. Także widzicie, no tutaj wyniki, można powiedzieć, są w błędzie pomiarowym, bo to są dziesiąte już po przecinku stopnia Celsjusza. Także te trzy sposoby są jak najbardziej prawidłowe, powtarzalne, ale najszybszym z tego wszystkiego jest X i pamiętajcie, lepiej żeby pasty troszkę wypłynęło, niż miałoby być jej za mało. Tyle ode mnie. Jak materiał się podobał, oczywiście łapka w górę, subik, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie ominęło. No i widzimy się w następnych materiałach. Na razie, cześć.